Muszę wam się do czegoś przyznać. Jakiś czas temu, gdy modliłem się o nauczanie na dzisiejszą niedzielę, przyznam się szczerze, nic nie przychodziło do mojego serca. Siedziałem sobie podczas jednego ze spotkań uwielbieniowych, modląc się, myśląc, rozmyślając i głęboko czułem pustkę w moim sercu. Aż w końcu pomyślałem sobie, no sam o tym nieraz mówię i sobie mówię i do kościoła mówię, zapytaj Pana Boga, a będziesz wiedział, co powiedzieć. I zapytałem, Boże, czym mam się dzielić w niedzielę 23 lipca? I usłyszałem tytuł nauczania, które wygłosiłem do naszego kościoła kilka ładnych lat temu. I gdy je posłuchacie, na pewno będziecie wiedzieć, że to jest nauczanie na czasie. Dzisiaj na zakończenie nabożeństwa, tak jak często to robimy, będę zapraszał tych z was, którzy chcą przemiany swojego życia, żeby wyszli tutaj i razem z naszymi duszpasterzami, liderami modlitwy, modlili się właśnie o to, o głęboką przemianę życia, o głębokie upamiętanie i głęboką pokutę. Dlatego już teraz proszę was, liderzy modlitwy, żebyście byli gotowi. To będzie wezwanie dla osób odważnych, dla osób zdeterminowanych, pragnących totalnej przemiany swojego życia i nie bojących przyznać się do tego, że w punkt życia, w którym są teraz, nie jest właściwym punktem, a tylko Bóg może uczynić zmianę, którą tak bardzo potrzebują. To są decyzje trudne, ale najlepsze. Często jest tak, że najlepsze decyzje życiowe są właśnie decyzjami trudnymi. A dzisiaj będę mówił o czymś, co codziennie dotyka życia każdego z nas, co codziennie dotyka życia każdego człowieka na tej ziemi. A mianowicie będę mówił w pierwszej kolejności o grzechu. Polskie przysłowie mówi, że miłe złego, ale koniec żałosny. Tak jest właśnie z grzechem. Choć niektórzy ludzie twierdzą, że wszystko, co jest zabawne, jest grzechem. Ktoś powiedział, że z grzechem jest jak z uzyskaniem złoto-brązowej opalenizny. Na początku skóra wygląda pięknie, a po pewnym czasie staje się pomarszczona jak stara śliwka. Za grzechem stoi diabeł. Za grzechem stoi nasza pożądliwość. Za grzechem stoją pokusy tego świata. Jezus mówi, że w diable prawdy nie ma. Diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wiecie, to będzie taka mała dygresja. Czy wiecie, że nawet chrześcijanie budują swoje życie w oparciu o słowa diabła? Powiem wam jedną ilustrację tylko po to, żeby zmusić do pewnego rodzaju myślenia. Wiele lat temu byłem na jednym z nabożeństw, nie tutaj, nie w tym miejscu, to było może 20, może więcej lat temu i pewien chłopak opowiadał taką historię. Zdawał do pewnej szkoły i opowiadał nam świadectwo, że szedł na egzamin do tej szkoły i miał widzenie. Gdy podchodził do wejścia do tej szkoły, miał widzenie i zobaczył diabła stojącego przy wejściu do tej szkoły. I w tym widzeniu diabeł zaczął do niego przemawiać i powiedział mu tak. No i co, idziesz do tej szkoły, gdzie ja tu jestem panem, ja tą szkołą zarządzam i ty idziesz właśnie do tego miejsca. I wiecie, co ten chłopak zrobił? Podjął decyzję o niezdawaniu do tej szkoły. Gdy opowiedział tę historię, cały kościół był podekscytowany i bił brawo. Ja też biłem brawo. Aż w końcu jeden człowiek, który siedział na sali, mówi, powiedz mi, na czyich słowach oparł swoją decyzję? Na czyich oparł? A diabeł zawsze i prawdy w nim nie ma. To tylko taka mała dygresja. To tylko mała dygresja. Ale za grzechem stoi diabeł. On stara się nam podać grzech w przepięknym opakowaniu, byśmy mogli go zakosztować i zostać uwikłanymi. Bo diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Pomyślmy o tym. On przychodzi, żeby cię okraść z pozycji, jaką masz przed Bogiem, z obietnic Bożych, ze wszystkiego, co masz w Chrystusie, przychodzi, żeby kraść,
Potem, żeby twoje życie zabić, to jest dokładnie powiedziane, przychodzi, żeby kraść, zażynać, żeby zniszczyć twoje fizyczne życie, ale najbardziej jest zainteresowany tym, żeby cię wytracić. To znaczy, żebyś nie znalazł się w miejscu Bożego powołania, czyli żebyś nie znalazł się w tym miejscu, gdzie masz życie wieczne z Bogiem. To są etapy jego działania. Przychodzi, najpierw ciebie okrada, potem zabija twoje życie fizyczne, a na końcu chce ciebie doprowadzić do wiecznego potępienia. To jest jego cel, to jest jego marzenie. I on to próbuje robić. Prawda o grzechu jest bardzo prosta. Grzech jest zwodniczy, grzech jest niszczący i grzech jest zabójczy. Kto z was miał kiedyś takie doświadczenie skoku do wody w upalny dzień? Na przykład do morza albo do jeziora. Pokażcie mi ręce, kto miał. Jakie jest pierwsze uczucie? Och, jak zimno. A potem? Jak przyjemnie. Z grzechem jest odwrotnie. Gdy wskakujesz w grzech rozgrzany, najpierw jest przyjemnie, a potem jest strasznie zimno. Jest bardzo, bardzo źle. Drodzy, grzech zawsze przynosi złe rezultaty. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przypomnieli sobie trzy prawdy o grzechu. I te trzy prawdy to nie są tylko lekcje na wakacje. To są lekcje na każdy dzień naszego życia. To są lekcje, które ja muszę głęboko wbić w swoje serce i w swój umysł. I to są lekcje, które ty musisz sobie wbić w swoje serce i w swój umysł. Nie inaczej. I to są lekcje dla każdego, bez względu na twój wiek. Trzy prawdy o grzechu. Przyjrzymy się kilku historiom biblijnym, by poznać pierwszą z tych trzech prawd. Posłuchajcie, druga księga Samuela, 11 rozdział, 2 wiersz. Historia króla Dawida. Przytrafiło się pod wieczór, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża, i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta niezwykłej urody. No cóż, na razie nic złego w tej historii się nie dzieje. Facet po prostu zobaczył piękną kobietę. Jest coś w tym złego? No wiele jest pięknych kobiet, mawiał Salomon, a on się na rzeczy znał. W seminarium nas uczono, że pierwsze spojrzenie nie jest grzechem. Więc chłopaki wpadli na pomysł, żeby raz spojrzeć i już wzroku nie zdejmować. Facet zobaczył piękną kobietę i tyle. Ale to nie koniec historii, bo dalsze wiersze mówią tak. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. I powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetetyjczyka. Można by rzec, że tu także jeszcze się nic złego nie dzieje. Przecież chodzi tylko o niewinną informację, do króla, do której król ma przecież prawo. To jest niewinna informacja, tak by się mogło wydawać. Czy myślicie, że Dawid od początku planował to, co zaszło potem? Myślicie, że Dawid planował od początku to, co zaszło potem? Ja jestem przekonany, że nie. On nie wyszedł na dach z taką myślą, no dzisiaj sobie trochę po cudzołożę. Ta historia zaczęła się dużo wcześniej. Wiecie, od czego zaczęła się ta historia? Od pewnego rodzaju rozleniwienia. Tak naprawdę nie powinien być w łoże. Zobaczcie, on wstał z łoża przed wieczorem. Zwykle wieczorem się kładziemy do łoża. On sobie wstał z łoża przed wieczorem. To się zaczęło od rozleniwienia, bo tak naprawdę on nie powinien być w łożu. On powinien być na polu walki, bo Biblia mówi, że to był czas, kiedy królowie zwykli chodzić na wojny. Bo życie jest walką. Życie jest walką i o tym Biblia wyraźnie mówi. Zaczęło się od grzechu rozleniwienia, potem przyszła pożądliwość oczu,
Potem przyszła pycha życia, jestem królem, mogę ją mieć, a potem przyszła realizacja pożądliwości ciała. Czytamy dalej, że Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. I tutaj zaczyna się pierwsza prawda o grzechu, którą chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli i wbili mocno do głowy i serca. Grzech doprowadzi cię dalej, niż sam chciałbyś pójść. Grzech doprowadzi ciebie dalej, niż sam chciałbyś pójść. W Biblii czytamy, że gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie inaczej. Taka jest siła ciągu grzechu. Gdy pożądliwość pocznie, a Marcin Luther powiedział prosto, nie mam wpływu na to, że ptaki fruwają nad moją głową. Nawet nie mam wpływu, jeśli któremuś się wymknie i mi na tę głowę narobi. Ale mam wpływ na to, żeby na mojej głowie nie założyły sobie gniazda. Gdy pożądliwość pocznie, tutaj w umyśle i w sercu, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Co to jest śmierć w sensie biblijnym? Oddzielenie od Boga. Więc gdy pożądliwość zadomowi się w naszym umyśle i w naszym sercu, ona rodzi grzech. A gdy grzech w naszym życiu zaczyna dojrzewać, on rodzi śmierć, czyli zerwanie relacji z Bogiem. Bo śmierć jest zerwanie relacji z Bogiem i jest zapłatą za grzech. Taka jest siła ciągu grzechu. To jest zawsze prawdziwe. Grzech zabierze cię dalej, niż chcesz iść. I to jest tragiczna prawda, którą Biblia przedstawia w historii wielu innych osób. Posłuchajcie o patriarsze Jakubie. On nosił złość w sercu do swojego brata Ezawa. Wykradł mu pierworództwo. A ile było po tym cierpienia? Jeśli masz złe nastawienie do kogoś, to ten grzech pociągnie ciebie jeszcze dalej. Salomon, inny przykład, miał przeogromną mądrość, głęboką relację z Bogiem i miał także ogromne zamiłowanie do kobiet, również pogańskich. Miał 700 żon i 300 nałożnic. I nie śpiewajcie, panowie, takiemu to dobrze. Gdyby ktoś mu powiedział, że on odejdzie od Boga, to on by go wyśmiał. Ale wróćmy do Dawida. Czytamy dalej. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Grzech zawsze doprowadzi ciebie dalej, niż chciałbyś, niż chciałabyś pójść. Inny przykład z Nowego Testamentu. Znacie Ananiasza i Safirę z Dziejów Apostolskich? To też takie niewinne. To był taki czas, kiedy było takie ożywienie, że ludzie w kościele, choć nie musieli, sprzedawali swoje wszystkie majątki i przynosili to do kościoła jako ofiarę na służbę kościoła. Sprzedawali wszystko. To jest jak to taka mała złośliwość pastorska. Jak nie wierzysz w dziesięcinę, to masz taki wzorzec nowotestamentowy. Sprzedawali wszystko, co mieli, oddawali. I Ananiasz i Safira pomyśleli sobie, no, że fajnie, chcieliby też dobrze wypaść w oczach innych wierzących. Więc choć nie musieli tego, nikt ich do tego nie zachęcał, sprzedali swoją majętność i część pieniędzy ze sprzedaży przeznaczyli, dali do kościoła. I wszystko byłoby w porządku, gdyby powiedzieli, sprzedaliśmy za 1000 złotych i 500 przeznaczamy do kościoła. Ale wiecie, co oni zrobili? Oni chcieli uchodzić za bardziej pobożnych niż byli. Sprzedali wszystko, co mieli, część oddali do kościoła, ale kościołowi zaśpiewali pieśń wszystko tobie dziś oddaję i tak dalej. Żeby kościół wiedział, że oni są bardziej pobożni niż byli. Nie musieli tego robić. Gdyby powiedzieli prawdę, wszystko byłoby w porządku, nikt by nie miał do nich pretensji, że oddali tylko część.
ale oni sprzedali kawałek własności i udawali, że całą kwotę dali do kościoła. To taka mała rzecz, takie drobne oszustwo. I pewnie gdy rozmawiali o tym w swoim domu, nie myśleli, jak tragiczne będą tego konsekwencje. Ale grzech zawsze zabierze ciebie dalej, niż chciałbyś pójść. Lata temu, gdy przygotowywałem to kazanie, przeczytałem o pewnym drzewie rosnącym w parku. To drzewo było chlubą tego parku. Żyło w tym parku około 500 lat. Według obliczeń naukowców przeżyło 14 uderzeń pioruna. Przeżyło kilka huraganów potężnych. Przeżyło jedno trzęsienie ziemi i było chlubą tego parku, a pewnego dnia runęło na ziemię, złamało się jak zapałka. Wiecie, co się okazało? Po badaniach okazało się, że przyczyną upadku tego drzewa był malutki chrząszcz, który żył w środku włókna tego drzewa, aż w końcu ono runęło. Grzech zawsze doprowadzi ciebie dalej, niż chciałbyś pójść. Idźmy jednak do drugiej prawdy o grzechu. Dawid popełnia cudzołóstwo, Batrzeba zachodzi w ciążę. Dawid próbuje podstępem zwabić jej męża z pola bitwy, by współżył z żoną i żeby ciąża spadła na niego. Lecz Uriasz nie chciał iść do domu, podczas gdy jego koledzy żołnierze ginęli na polu bitwy, więc spał w bramie. Wtedy Dawid każe Uriasza umieścić na pierwszej linii walki. W pewnym momencie powiedział, żeby żołnierze się wycofali, żeby on sam został i został zabity. I tak też się stało. I sam Dawid ostatecznie poślubił Batrzebę. Pomyślcie o tym. Tej nocy, gdy sprowadził Batrzebę do domu, prawdopodobnie myślał o jednorazowym wyskoku. Taki mały wskok w bok i spoko. Lecz tu właśnie pojawia się druga zasada dotycząca grzechu. Pierwsza, grzech zawsze doprowadzi ciebie dalej, niż chciałbyś pójść. Druga zasada grzechu mówi, grzech pozostanie dłużej, niż byś chciał, żeby pozostał. Grzech zawsze pozostanie dłużej. Tej nocy, kiedy zobaczył Batrzebę na dachu, to był tylko jeden akt. Ale wiecie co, grzech ma swoje pazury. On przyczepia się jak przysłowiowy rzep psiego ogona. On te pazury wbija w nas i trzyma się dłużej, niż byśmy chcieli. Tak samo było ze wspomnianym przeze mnie na początku Jakubem, patriarchą. Prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, że kiedy po raz pierwszy rozpoczął ukrywanie złych uczuć wobec swego brata, nie zdawał sobie sprawy, co będzie działo się na przestrzeni lat. Bo grzech, jeśli jest nieuregulowany, będzie cię trzymał dłużej, niż chciałbyś, by cię trzymał. A Salomon? Grzech trzymał go tak długo, by był gotowy zbudować ołtarz dla Kemosza i Molocha, fałszywych bogów, którym ludzie składali w ofierze swoich dzieci. I prawdopodobnie zbudował ten ołtarz na Górze Oliwnej naprzeciwko świątyni, którą zbudował wcześniej dla prawdziwego Boga, po to, aby wszystkie narody ziemi poznały, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem i nie ma innego. Możecie sobie to wyobrazić? Grzech zaprowadzi cię dalej, niż byś chciał iść i grzech pozostanie dłużej, niż byś sobie tego życzył. Tak było z Salomonem. Był czcicielem Boga, zbudował mu świątynię, ale grzech doprowadził go do tego, że zbudował naprzeciwko ołtarz fałszywym bogom, którym składano w ofierze dzieci, żywych ludzi, uśmiercano ich tam, a Bóg powiedział, że tego nienawidzi, a Salomon zaczął to robić. Grzech zaprowadzi cię dalej, niż byś chciał iść i pozostanie dłużej, niż sobie byś tego życzył. A Hananiasz i Safira? Grzech ich uczepił się tak mocno, że zanieśli go przed apostołów i cały Kościół, manifestując coś, co nie było prawdą. Jeszcze raz. Grzech zabierze cię dalej, niż byś chciał iść i grzech pozostanie dłużej, niż byś chciał. I teraz trzecia prawda o grzechu. Dawid stał się cudzołożnikiem i mordercą. Dziecko, które urodziła mu Batrzeba, zmarło.
Jego zażyłość z Bogiem została zerwana. Jego grzech stał się znany w całym królestwie. Był wstyd. Stało się to plamą na sercu Dawida. Bóg wypowiedział swoją dyscyplinę, że miecz nigdy nie odstąpi od jego domu. Jego syn Amon gwałci Tamar, córkę Dawida, przyrodnią swoją siostrę. Jego syn Absalom, którego tak Dawid kochał, wypowiada mu wojnę. Dawid zapłacił ogromny koszt za jedną noc grzechu. I tutaj trzecia prawda o grzechu. Grzech będzie ciebie kosztował więcej, niż sobie wyobrażasz. Od lat wkurzam siebie sam i wkurzają mnie inni ludzie, którzy historię Batrzeby i Dawida używają za usprawiedliwienie swojego grzechu. Mówią, przecież Pan im wybaczył. To prawda, bo pokutowali. A pokuta znaczy wyznali i odwrócili się od grzechu. Dawid nie powiedział, Panie, przepraszam Cię za śmierć Uriasza i zaczął mordować następnych. Nie tylko wyznał grzech z Batrzebą, wziął odpowiedzialność, poniósł konsekwencje. To jest potworne, gdy tę historię używa się jako usprawiedliwienie. Ta historia mówi o dramacie grzechu, o tym, że cierpią najbliżsi, cierpiały dzieci, cierpiał naród cały z powodu jednego wyskoku króla, a miało być tylko tak chwilowo przyjemnie. Grzech będzie ciebie kosztował więcej, niż sobie wyobrażasz. Wiecie, co grzech kosztował patriarchę Jakuba? 21 lat oddzielenia od swojej rodziny. 21 lat przerwy w jego związku z jego jedynym bratem. Zastanawiam się, jakie psychiczne cierpienia znosił. Można to wyczytać w jego historii. Co jeszcze go kosztowało? Nigdy więcej już nie zobaczył swojej ukochanej mamy. Nigdy więcej. Zmarła, zanim mógł wrócić do domu. Grzech kosztował go więcej, niż to mógł sobie wyobrazić. A co to kosztowało Salomona? Grzech kosztował go więcej, niż sobie to wyobrażał. Wiecie, co kosztowało to Salomona? Walki jego synów, niepokoje w całym królestwie, a w końcu podział tego królestwa. A Ananiasza i Safirę, co to kosztowało? Ni mniej, ni więcej jak własne życie. Stali się znani w całym kościele na przełomie wszystkich wieków, ale nie z tego powodu, z jakiego chcieli być znani. To byli pierwsi ludzie w historii kościoła, którzy zginęli z powodu tego, że chcieli uchodzić za bardziej pobożnych i duchowych niż faktycznie byli. Grzech kosztował ich więcej, niż to sobie wyobrażali. Wiecie, kiedyś czytałem taką historię w jednym z kazaniu o grzechu, o człowieku, który bardzo lubił łowić ryby. Tak spędzał całe wakacje. Pewnego pamiętnego poranka wybrał się na ryby i zaczął od szukania przynęty. I znalazł ją w pniu starego drzewa. Były, jak to sądził, wielkie wijące się robale. Pozbierał je więc do wiadra, a jeden nawet z tych robali go lekko ukuł, lecz był tak podekscytowany, że znalazł taką wielką, ogromną, tłustą przynętę, że się nie przejął, a ryby brały wyjątkowo. Wyciągał ogromne sumy jeden za drugim. I nawet nie zwrócił uwagi, że ręka mu czerwienieje, potem puchnie, potem zaczyna drętwieć i gdy próbował się ruszyć, nie miał sił. Na szczęście pojawił się policjant, któremu opowiedział, co się stało. Gdy wysłuchał policjant opowiadania, poprosił o pokazanie wiadra z przynętą. Okazało się, że przynętą były młode, ledwo co narodzone grzechotniki. I zanim dowiózł go do szpitala, on już nie żył. A wystarczyło, zamiast dobrze się bawić, nie zlekceważyć pierwszych objawów. Po pierwsze, grzech doprowadzi ciebie dalej, niż sam chciałbyś pójść. Grzech pozostanie na dłużej, niż byś chciał. Grzech będzie ciebie kosztował więcej, niż to sobie wyobrażasz. Co możesz zrobić dzisiaj? Co możesz dzisiaj zrobić? I powiem wam, mam takie czucie w sercu. Od wczoraj mi to towarzyszy.
że dla niektórych z nas dzisiejszy dzień jest ostatnią szansą, żeby się z tym rozprawić. Ale pastor straszy. Może to złe odczucie, ale wolę się z nim podzielić. Posłuchajcie psalmu 32, psalmu Dawidowego. Jak szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczyta winy i którego duch jest wolny od fałszu. Kiedy milczałem, słabły moje kości z powodu bólu, który mi wciąż towarzyszył, ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka, a moja rzeźkość znikła jak podczas letniej suszy. I posłuchajcie, co dalej zrobił autor psalmu. Wówczas wyznałem Tobie mój grzech. Przestałem skrywać moją winę. W dzisiejszych czasach na współczesny język młodzieżowy byśmy powiedzieli, przestałem Tobie ściemniać i sobie. Stwierdziłem, wyznam na przekór sobie moje nieprawości Panu. Wyznam na przekór sobie moje nieprawości Panu. A wtedy co Pan Bóg zrobił? Posłuchajcie. Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Psalm 51. Dawid był wówczas po swoim upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyś mnie z grzechu mego. Gdyż jestem świadom swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu, grzesznym poczęła mnie matka. A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy. Prawda skryta na dnie duszy. Tę prawdą o proroku, o królu Dawidzie było to, jestem grzeszny. Zgrzeszyłem, z cudzołożyłem, z Batszebą zabiłem Uriasza Chetytę. Dla Ciebie jest milsza prawda skrywana na dnie duszy. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie me winy. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi Twego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości. A ja przestępców będę uczył Twoich dróg. Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za przelanie krwi. Boże, Boże mojego zbawienia, a mój język z radością rozsławi Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje usta. Niech me wargi głoszą Twą chwałę, bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze. Całopalenia, choćbym chciał Ci je złożyć, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, Boże. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, Boże. W Twojej dobrej woli czyń dobrze Syjonowi. Odbuduj na nowo mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz z radością dary ludzi prawych, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy w szczerości serca złożą cielce na Twoim ołtarzu. I posłuchajcie dalej, co mówi Boże Słowo. Boże Słowo mówi prosto. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Wiecie, grzech jest w czym zwodniczy? Że na początku jest pozorne powodzenie. Wszystko się układa. Pamiętacie, jak Jonasz zgrzeszył przeciwko Bogu? Wszystko się układało. Nawet statek w porcie był w tę stronę, w którą chciał uciec od Boga. Zły zawsze podstawi Tobie statek w kierunku, który zmierza
od Boga w kierunku większego grzechu. A potem, jak już będziesz na środku morza, że już nie będziesz sam mógł sobie w stanie pomóc, wtedy odpuści. Wtedy zobaczysz ogrom grzechu i konsekwencji. Tak działa diabeł. Na początku wszystko jest cudownie i się układa. Wiecie, ile ludzi spotkałem, wierzących, którzy mi mówili: stary ojcze, co ty mi mówisz? Przestałem żyć z Bogiem, teraz to mi się życie układa. I to jest normalne. Bo diabeł chce cię wciągnąć do takiego momentu, kiedy już będziesz bezsilny i o własnych siłach nie wrócisz. Chce cię doprowadzić, tak jak Jonasza, doprowadził go na środek morza, przyszły fale i burze i na to, na co mógł liczyć tylko? Na Bożą interwencję. Powiedziałem, że dla niektórych z was obecnych na sali mam takie czucie w sercu. To może być ostatni dzień i ta lekcja jest bolesna, mocna, ale jeszcze raz chcę ją przypomnieć. Grzech zaprowadzi ciebie dalej, niż byś chciał pójść. Pozostanie, przyczepi się do twojego życia. Przyczepi się do twojego życia i pozostanie dłużej, niż byś chciał. I uczyni większe spustoszenia, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić. Dlatego Boże Słowo mówi tak. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje... I większość wierzących chciałoby, żeby nie było wyrazu, który jest po słowie wyznaje. Chciałoby, żeby ten tekst brzmiał: kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje, dostępuje miłosierdzia. Wybaczcie, ale tak nie ma w tym słowie. W tym słowie jest napisane: kto wyznaje i porzuca, ten dostępuje miłosierdzia, bo pokuta to nie jest tylko powiedzenie Bogu: zgrzeszyłem. Ale to jest odwrócenie się od tego grzechu i ucieczka od niego. To jest pokuta. Zmiana sposobu myślenia i zadziałanie. Więc nie mydl mi oczu sobie, i ja też, Krzysiek, nie mydl sobie oczu, że wyznając jest wszystko w porządku. Nie, wyznając i porzucając, to jest w porządku. To jest w porządku. I gdy to robimy, Bóg przychodzi ze swoim Duchem Świętym i daje siłę od tego, żeby się od tego odwrócić. Bóg daje siłę. Tak jak zrobił to z Jonaszem, jak zrobił to z wieloma ludźmi, którzy pokutowali i odwracali się. Pokuta jest czymś stałym w naszym życiu, a przynajmniej powinna być. Kto grzech wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Taka jest prawda Bożego Słowa. Pastorze, ale to Stary Testament. Całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do poprawy, do wykrywania błędów, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A Bóg mówi do nas, jeśli wyznamy nasze grzechy, jeśli się od nich odwrócimy, nasze grzechy staną się, choćby były czerwone jak szkarłat, będą białe, dlatego, że jest jedno narzędzie do wybielenia nas z grzechów. To jest krew Jezusa Chrystusa. To jest krew Jezusa Chrystusa. Ona zmywa wszelki grzech, śpiewamy o tym. Ona zmywa wszelki grzech. I dzisiaj być może, nie być może, ale na pewno potrzebujesz, by krew Jezusa obmyła ciebie z grzechów. Dzisiaj potrzebujesz, tak jak Dawid, zawołać: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Potrzebujesz tego. Dlatego dzisiaj złożę tutaj trudne wyzwanie przed wami i sobą samym też. Za chwilę będziemy śpiewać pieśń, ale zanim ją będziemy śpiewać, będzie grała tylko muzyka. A my, wyjdą tutaj duszpasterze, już was zapraszam, poproszę wszystkich, którzy są na sali, żebyście już teraz wyszli, w tym momencie. A my pochylmy nasze głowy. Pochylmy nasze głowy i pozwólmy Duchowi Świętemu, by teraz działał. By penetrował nasze serca, byśmy zobaczyli prawdę o nas, którą być może chowamy na dnie duszy. Prośmy, by Duch Święty dzisiaj działał. Zawołaj, niech objawi tobie, co musisz wyznać i porzucić, żeby doświadczyć totalnego oczyszczenia. Co musisz wyznać i porzucić, bo kto grzech wyznaje i porzuca, ten dostępuje miłosierdzia.
a krew Jezusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Witamy w społeczności chrześcijańskiej Północ i cieszymy się, że możemy dzielić się Bożym Słowem także w ten sposób. Jeżeli dzisiejsze przesłanie dotknęło Twojego serca, możesz nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online@sthpunoc.pl. A jeżeli podoba Ci się to, co robimy i chcesz pomóc nam się rozwijać, możesz to zrobić. Wejdź na naszą stronę internetową i przekaż dowolną kwotę na konto SCH Północ z dopiskiem multimedia. Cieszymy się, że jesteś z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych nagrań.